Cześć, witajcie. Dzisiaj króciutko o tym, co tu się dzieje. No w sumie za dużo się nie dzieje. Troszkę se pozmieniałem znowu, bo mam mniejszy stolik. Po raz kolejny zamieniłem sobie blat. Trochę posprzątałem, poorganizowałem trochę rzeczy i idę kręcić dzisiaj prezentację dla Was do drugiego warsztatu o wkrętarkach Hikoki serii DD. Myślę, że nakręcę obie, a na pewno nakręcę wiertarko wkrętarkę. Możemy tam rzucić okiem, bo tam też parę fajnych rzeczy mam. Więc tak, pomijam już tutaj wszystkie te rzeczy do filmowania. Może jak to wygląda. A, spoko. Dobrze, więc tak, mamy dwie wkrętarki. Ta będzie głównym bohaterem dzisiaj. Natomiast mam w pogotowiu jeszcze jedną, jak mi dobrze pójdzie, to nakręcę od razu dwa filmy. Wkrętarki na 18 V i też będę chciał je troszeczkę potestować na filmie, żeby tak nie było na sucho parametry i tak dalej. Będę chciał Wam pokazać, jak to wierci. Mam tutaj przygotowane otwornice jakieś, takie i siakie, to spróbuję. Nie mam za dużo jakichś grubych wierteł do drewna, ale mam takie rzeczy z luny, dość ciekawe, to się bardzo fajnie sprawdza, już to testowałem. Świetne wiertełko, które ma tutaj taki, na początku nie wiem jak to się dokładnie nazywa, taki świder, który się wkręca jakby i ciągnie całe wiertło do przodu, także praktycznie nie trzeba pchać wiertło w momencie, kiedy złapie ten wkręt, powiedzmy ten gwint przed samym wiertłem, to już potem leci, no i się wierci, no nie? Także fajny temat, to będzie dzisiaj testowane po raz kolejny i to dzisiaj będziecie mieli na prezentacji pewnie wieczorkiem. Dobrze, idziemy dalej z powrotem. Pomalutku przepakowałem się do Kistenbergów już, po raz kolejny to mówię. I przypominam, że mamy Picto nowe. Picto, moi drodzy, jest udoskonalone, poprawione. Jest tam bardzo dużo teraz ikonek. Powstało sporo ikonek, powstały też karty nowe. Karty, które są z akcesoriami. A teraz tak na szybko nie będę szukał, ale w sumie mam karty z akcesoriami typu zamocowania jakieś taśmy z szywki, kliny nawet, są system płaszczyznowania płytek, inne rzeczy, jakieś worki na śmieci i tak dalej. To wszystko już jest i to będzie, moi drodzy, też pokazywane na filmach, tylko ja muszę mieć trochę spokoju i czasu, bo chcę sobie to wszystko okleić. W ogóle tutaj jeszcze tych skrzynek troszeczkę to pozmieniam, bo chciałbym, żeby mi doszły tam jeszcze skrzynki czarne, tu i tam, po tamtej stronie, żeby nie mieć tych kolorowych, tylko w tle, żeby było wszystko czarne i tylko będą te moje znaczki albo opisy na tych skrzynkach i takie tło mi się marzy. Może za tydzień, za dwa jakiś tam to się pojawi i coś tam będą, jakieś filmy. Dobra, plany, bo trochę nie było vlogów, no nie? Plany są takie, żeby dalej się rozwijać i inwestować w sprzęt do bólu na maksa, ile się da. Po raz kolejny będę to powtarzał. Cały rok planuję inwestować na grubo. Plany są też takie, żeby ten Tusa Wam pokazać. Tutaj mam narzędzia do oddania. Te narzędzia wyjeżdżają już. Jutro chyba z nimi pojadę. Muszę to oddać. Tęktus będzie omawiany nadal. Oczywiście z Hikoki mam kilka tematów jeszcze. Z Wichy mam spokobity. Też je może dzisiaj w sumie przetestuję sobie już. Wstępnie to we vlogu, żeście mieli te bity. Też chcę Wam zaprezentować, powiedzieć jak rozpoznawać, jak dobierać sobie te bity według marki Wicha. No i co? I w zasadzie by było tyle. No jest dużo tematów. Jest tam jest jakaś paczka jeszcze nie rozpakowana. To też muszę, kurczę, nakręcić pewnie albo jakoś inaczej się tym zająć. Ogólnie tematów mam tak, że jakbym chciał codziennie jeden film robić, no to tak ze dwa miesiące, nie? Także nie grozi mi nuda, muszę Wam powiedzieć. Jedyne co to grozi mi, brak czasu, totalny brak czasu, żeby to wszystko fajnie realizować. Dobra, w tym filmie byłoby na tyle. Lecę sobie kręcić tam prezentację. Widzimy się wieczorkiem o godzinie 18. Miłej pracy, trzymajcie się, hej!